Nie ma jeszcze za co. Bernard, to dla ciebie. Nie mam pojęcia, jak dzisiaj będzie, ale bym proponował, żeby było zabawnie. A to dlatego, że dzisiaj prowadziłem ze Staszkiem Janeckim. Ja mam taką swoją audycję w poniedziałki o 13 w takiej telewizji, co nazywa się W Polsce, czyli jest to telewizja braci Karnowskich, czyli w sieci, w polityce, i w sumie, i w gospodarce, i tam jeszcze nie wiem w czym. I rozmawialiśmy o szczycie Putin-Trump i dotknęliśmy jednej ciekawej rzeczy, bo jakby główną sprawą jest to, czy Trump przegrał, dał się zrobić w konia, pokazał swoją prawdziwą naturę ruskiego agenta i takie tam różne. Ale jak Staszek o tym opowiadał, to go zapytałem, ale Staszku, czym Ameryka może straszyć Putina i współpracującą z nim Europę Zachodnią, przede wszystkim Niemcy? No i tak, no nie może straszyć tym, że Rosja napadnie na Niemcy czy Francję, prawda? Tego te kraje się nie boją. Więc gdzie są jakieś argumenty twarde ze strony Ameryki, która może Unii Europejskiej powiedzieć: nie oddalajcie się zbytnio od Ameryki, bo może coś was złego spotkać bez nas, ale może to samo powiedzieć Ameryce, Rosji, przepraszam. Znaczy Ameryka Ameryce wszystko może powiedzieć, ale też Rosji. I znaleźliśmy taki punkt, o którym warto opowiedzieć. Ale zanim to zrobię, to chciałem powiedzieć, że mamy dzisiaj na sali bardzo, bardzo specjalnego gościa, mianowicie pana profesora Andrzeja Sulimę Kamińskiego z Georgetown University. To jest pan profesor. A powiem, dlaczego jest gościem specjalnym, poza tym, że jest moim przyjacielem, co jest rzeczą niesłychanie sympatyczną, ponieważ pan profesor zna się 100 razy lepiej ode mnie na winach. I to ma bardzo duży wpływ na moc naszej przyjaźni, tak pomiędzy 12 a 14%. Mianowicie pan profesor jest między innymi jednym z nauczycieli czy nauczycielem Andrzeja Nowaka, którego tu bardzo, bardzo lubimy i cenimy. Pan profesor prowadzi od kilkunastu lat projekt Recovering Polish History, czyli wydobywanie polskiej historii na wierzch, przywracanie jej znaczenia, leczenie jej. I robi to z setką różnych profesorów historyków na świecie, do których wysyła się nowe podręczniki z historii światowej, europejskiej, takie, jakie ktoś gdzieś pisze i uznaje, że do profesora warto wysłać do recenzji. Ale profesor sam tej recenzji nie robi, tylko wysyła do tej setki i oni w ciągu roku tam sobie te książki analizują, proponują poprawki, piszą oceny i tak dalej. A potem na 3 tygodnie co roku spotykają się w Polsce, siedzą nad tymi książkami i dyskutują, przy okazji oglądając Polskę. I efektem jest to, że autorzy wyjeżdżają z całą masą uwag, opinii, zmian, propozycji zmian. I często te propozycje wcielają w życie, czyli zmieniają te książki w następnych wydaniach. I to jest chyba największy projekt i najbardziej znaczący projekt Polski
poprawy wizerunku Polski na świecie. I ten projekt od kilkunastu lat profesor robi ze swoją przyjaciółką, panią Eulalią Łazarską, krewną właścicieli szkoły Łazarskich, która ma fundację, która ten projekt przez kilkanaście lat ciągnęła, finansowała. Dwie osoby. Jeden pan, który ma 80 lat, jedna pani, która tam coś koło 70 być może będzie kiedyś miała. I dopiero od roku chyba, czy od dwóch, pomaga w tym Fundacja Pegenigę z jej szefową, znaczy panią dyrektor Moniką Kalistą, a w tym roku pomaga Fundacja, Polska Fundacja Narodowa. To jest coś nieprawdopodobnego. Najważniejszy projekt poprawiania wizerunku Polski był przez kilkanaście lat robiony prywatnie, bez wsparcia państwa polskiego. Dopiero teraz to od roku się zmienia. Ale to nie wszystko. Pomysłem i staraniem profesora uruchomiliśmy taki proces lobbingu rządowego, żeby może w tym roku, a może za rok, powstało Polskie Centrum Polskiej Historii i Kultury właśnie w Georgetown University, czyli w Waszyngtonie. I być może 11 listopada tego roku premier Morawiecki będzie mógł pochwalić się otwarciem tego centrum. To będą trzy katedry historii I Rzeczpospolitej, historii Polski współczesnej i kultury i muzyki polskiej, czeskiej, węgierskiej, czyli tego, co jest najlepsze w Trójmorzu. I to jest praca dwojga ludzi, pana profesora i pani Eulalii. Jeśli można, to bym chciał Andrzejowi się bardzo, bardzo ukłonić, bo tego państwo polskie przez wiele lat nie robiło. Możesz, tylko żebyś nam o faszystów nie nawymyślał. Ja dziękuję ci, Józek, bardzo za te słowa. Państwu dziękuję za wysłuchanie i jeżeli możliwe, żebyście to przekazywali dalej. To jest prawda, że to prowadziły dwie osoby, ale nie całkiem prawda wszystko. A to nie było tak, że byliśmy w Polsce opuszczeni, bo to zaczęło się w 2006 roku. Było po prostu troszkę inaczej. Zawsze ktoś się znalazł, co dał pieniądze na ten projekt. W każdym rządzie, który wtedy był. Inaczej mówiąc, nie było nigdy takiego poparcia, jakie rzeczywiście Fundacja Pegenigę, a teraz Fundacja Narodowa, nam udzieliła, który po prostu pozwolił pani Eulalii, no bo ja siedzę przecież w Waszyngtonie, nie biegać bez przerwy z wywieszonym językiem za pieniędzmi. Natomiast najważniejsze chyba, Józek, jest w tym wszystkim, że te podręczniki, które my omawiamy, omawiają polscy, ukraińscy, węgierscy, czescy koledzy, profesorzy naszych uniwersytetów, że te podręczniki naprawdę są zgłaszane. Ja zwykle jadę na zjazd historyków i zjazd slawistów i tam zawsze są wydawcy największych uniwersyteckich wydawnictw. To znaczy, przecież nikt z nauczonych nie czyta książek, które są wydawane przez kogoś innego niż bardzo uznane domy naukowe. W Polsce kiedyś tak też było. Ossolineum na przykład, każdy uczony czytał książki wydawane w Ossolineum, bo one były uznane, sprawdzone przez środowiska. Tak samo w Stanach Zjednoczonych. Historię się czyta, jeżeli ona jest wydana przez Harvard, Oxford, Pittsburgh. No to wiadomo, to się czyta. I właśnie ci wydawcy, w tej chwili lista jest 15 wydawców najpoważniejszych wydawnictw amerykańskich. Oni zgłaszają na tych zjazdach, które są w wszystkich historyków i wszystkich celebistów w listopadzie i w grudniu. Tam zaczyna się tworzyć lista. Wybieramy powiedzmy ze setek, no to już ja robię, ze setek książek
wybieram te, które mi się wydaje najważniejsze, żeby zostały poddane krytyce tu miejscowej. To nie są wydane książki. To są manuskrypty książek, które wydawcy zdecydowali się wydać pod warunkiem, że lokalne środowisko naukowe nie znajdzie w tym jakiejś no już wyjątkowej głupoty. To nie znaczy, że się zgodzą z tym, co my proponujemy, no bo oni mają swoje stereotypy kształtowane przez wieki. Już niestety można użyć słowo wieki, mimo że Ameryka jest taka młoda. No ale od XIX-XX wieku tam pewne poglądy odmienne od naszych się bardzo utrwaliły. I je zmieniać jest trudno, ale nie niemożliwe. Wystarczy powiedzieć taką głupotę zupełną, że do obecnego roku nie było ani jednego wydawnictwa, wielkiego wydawnictwa historii cywilizacji europejskiej, z której się uczą miliony młodych Amerykanów we wszystkich koledżach, w którym był choć jedno zdjęcie przedstawiające sztukę, architekturę polską. W tej chwili jest. W najważniejszym, to znaczy w wydawnictwie Historia i Zachodniej Cywilizacji Nortona, jest ponad 20. Nie było poprzednie, nawet w Wawelu, tego wspaniałego renesansowego zabytku, wzorca dla wszystkich królów, jak trzeba budować zamek, tego nie było. Teraz jest. Także to rzeczywiście udało się nam to zrobić. Dziękuję ci bardzo za możliwość powiedzenia tego państwu. Dziękuję bardzo. Dzisiaj mi bracia Karnowscy obiecali, że przyprowadzą z panem profesorem dużą rozmowę do tygodnika w sieci, więc będziemy mieli już tutaj przekaz multimedialny i w gazecie, i w internecie. Wracamy do, bo to też taka puenta zawieszona była, czym to Ameryka może straszyć Rosję i Unię Europejską? Tym samym Chinami. Mianowicie, co Chiny robią Rosji, to mniej więcej wiemy. Wolniuszko zaludniają Syberię. Tam właściwie biznesu, kapitału chińskiego jest już dużo więcej niż rosyjskiego. Nie robią tego siłą. Spokojnie Chińczycy żenią się z Rosjankami albo tylko są partnerami. Chińczycy są lepszymi mężami niż Rosjanie, kochają dzieci, nawet nie swoje. I wolniutko, wolniutko Chiny zabierają to, co uważają, że od kilkuset lat im się należy. Jeśli chodzi o Unię, to Unia Europejska sobie myśli, że z Chińczykami da sobie radę. Czyli, że przeprowadzi taki prosty biznes, czy prowadzi go cały czas w tej chwili, będzie sprzedawała Chinom technologie swoje, bo Chińczycy ciągle jeszcze kupują, a za to Europa będzie kupowała całe masy coraz lepszej jakości chińskiego towaru. Tylko tu jest taka cywilizacyjna pułapka. Mianowicie Chińczycy coraz bardziej rozwijają też nowe technologie. Rozwijają swoją elitę, także techniczną. Jeszcze kilkanaście lat, nie mówię, że kilka, a się okaże, że ich elity technologiczne są nie gorsze, a może już lepsze od tych europejskich, a przede wszystkim z powodów większego zdyscyplinowania Chińczyków, lepszej organizacji pracy i jednak dużo niższych póki co kosztów pracy, te towary chińskie będą się lepiej sprzedawały niż towary unijne w Chinach. I może się okazać, że wolno, ale jednak zdecydowanie bilans relacji handlowych Unii z Chinami będzie coraz bardziej na korzyść Chin, co się właśnie nazywa handlową ekspansją. Po prostu. I może się okazać, że Unia w tym wyścigu wolno będzie zmierzała w kierunku tym, w jakim
idzie, chcąc, nie chcąc, a właściwie nie tyle idzie, bo trochę ją niosą, Afryka i Ameryka Południowa. Czyli tam wolno, ale zdecydowanie chiński kapitał opanowuje rynki. I efekt jest dość zaskakujący, ponieważ tym pieniądzom i technologiom i tym towarom chińskim nie towarzyszą towarzysze chińscy z czerwonymi gwiazdami na czapkach i z kałasznikowem. Tego się nie odbiera tam jako ekspansji. Tam się to odbiera jako sojuszniczą pomoc, ponieważ to podnosi stopę życiową tych ludzi tam, nie mówiąc na przykład w Afryce o poprawie organizacji. Więc tam się Chińczykom dziękuję. Co prawda w Afryce chyba to dziękowanie wolno zaczyna, przynajmniej w elitach, się kończyć, dlatego że widać, że ta pomoc to jest eksploatacja, szczególnie surowców afrykańskich. I być może Chińczycy będą tam musieli pokazać małe różki, bo być może pokojowo nie uda się wytłumaczyć tym elitom, że są lepsi niż elity tamtejsze, a one zawsze by jednak wolały same tam rządzić, to w Unii może ten proces zacząć się też dość pokazywać. I to jest ta argumentacja, którą Ameryka wobec Unii i wobec Rosji ma. Inaczej ta argumentacja działa, ponieważ na przykład chciałem powiedzieć złudzeniem, ale nadzieją części elit amerykańskich jest to, że uda się Rosję przeciągnąć na swoją stronę w tym konflikcie cywilizacyjnym z Chinami. Kłopot polega na tym, że Chiny mają taką przewagę nad Rosją, pod każdym względem, może poza kwestią liczby guzików atomowych, że to Chiny nie pozwolą Rosji na to, by stała się sojusznikiem Ameryki. Być może nawet Rosja by o tym myślała, ale tego się nie da zrobić i tego chyba jeszcze ta część elit amerykańskich, która na to liczy, nie zrozumiała. I być może nie zrozumiał tego jeszcze bardzo interesujący i poważny, wbrew pozorom, prezydent Trump. Tylko że on musi ten kurs powagi i odpowiedzialności jeszcze przejść. Ale myślę, że administracja amerykańska nauczy go tego, bo kohabitacja prezydenta z administracją w Stanach jest zawsze takim biegiem albo ślimaczeniem się przez spłotki. To jest trudne, ale w wyniku takiego biegu z przeszkodami prezydenci amerykańscy wyrastają na mężów stanu. I myślę, że prezydent Trump szansy nie ma na bieg w innym kierunku. Ale to właśnie teraz się będzie okazywać. Wygląda na to, że po pierwszym okresie już prezydentury, kiedy administracja wymusiła na nim stanowisko twardo antyrosyjskie, połączone z sankcjami i to takimi wzmacnianymi kolejno, Trump spróbował rozwiązania biznesowego. Ono mniej więcej w skrócie brzmi tak. Proszę nie reagować zbytnio, bo to jest cytat porażający. Warto z Rosjanami rozmawiać, bo przecież oni też są ludźmi i kochają swoje dzieci. Taka była kiedyś argumentacja takiego zidiociałego lewackiego nurtu politycznego w Stanach, który liczył na to, że gdzieś jest, może malutkie, ale jednak jakiś wspólny mianownik w polityce i w kulturze i w cywilizacji Ameryki i Rosji. No ale się okazywało, że tego wspólnego mianownika nie ma i Rosja zawsze z tego wspólnego mianownika uciekała, ponieważ
logika polityki rosyjskiej jest zupełnie z innej bajki. Ona jest taka, że wykorzystując negocjacyjne, poważne, biznesowe podejście partnera, uciekamy po bandzie do stanowiska, które unieważnia to poważne podejście, ale unieważnia w taki sposób, żeby temu poważnemu człowiekowi wydawało się, że nie ma wyjścia. No bo jak to poważny handlowiec ma rozmawiać z profesjonalnym bandytą? Taka rozmowa jest dość trudna. I chyba tylko w filmach gangsterskich oglądamy tego typu negocjacje. One rzadko się kończą sukcesem tego w Meloniku. Raczej wygrywa ten w Chełmie. I tak też będzie z Rosją, bo ona nie zamierza z tej swojej logiki zrezygnować. Ale tego Trump musi się nauczyć. Gdyby nie chciał się nauczyć, no to impeachment ma jak w banku, ale ponieważ ja myślę, że Trump jest bardzo inteligentnym człowiekiem, tylko myślał sobie, będąc tym tam biznesmenem od deweloperki i innych takich rzeczy, że to, co się udaje w biznesie, musi się udać w polityce. Że na pewno tam takie różne głupki w tej polityce siedzą i wystarczy przyjść z nowym, świeżym pomysłem na politykę amerykańsko-rosyjską i to się powinno udać. Bo przecież Rosjanie to też ludzie i też myślą logicznie i pewnie ich sukces, który my im chcemy dać, będzie przez nich doceniony. A z Rosjanami tak nie ma. Bo oni jak widzą jeden sukces podany na tacy, to wiedzą, że w takim razie drugi można wyciągnąć spod tej tacy. Bo kto jest zdolny do tego, żeby oddać jeden palec, to na pewno nie zauważy albo słabo się będzie bronił, jak mu się tych palców zabierze więcej. No ale to, jak widać, prezydenci amerykańscy muszą się uczyć tego od początku, ale to na przykład administracja amerykańska raczej wie. I to od dawna. Ale to wcale nie znaczy, że nie chce sobie jednego frontu zdjąć z pola walki. I że nie ma nadziei na to, że prędzej czy później tak się losy świata potoczą, tak logika wzajemnych układów, że nawet Rosja będzie chciała zagrać coś w rytm naszej ogólnoświatowej melodii. No, jak na razie tak się nie dzieje, ale łudzić się można pod jednym warunkiem, że się dobrze monitoruje to, co robi przeciwnik i intencje, jakie temu działaniu przyświecają. Więc wydaje się, że Trump wrócił do tej swojej Ameryki no pod niesamowitym ostrzałem, bo strzelają do niego wszyscy. I demokraci, i ci twardzi republikanie, wszyscy go tam oskarżają o zdradę, albo się wstydzą za niego, zupełnie jak u nas opozycja za PiS. I zobaczymy, jak on z tym wyjdzie. Na razie wychodzi jak dziecko, ponieważ podjął niezwykłe studia analityczne nad tym, co tam mówił i doszedł do wniosku w wyniku tych studiów, że się palnął w jednym miejscu i chyba tam zamiast tak powinno być nie. No, to jest pierwszy krok w kierunku rozsądku i może się okaże, że tych błędów tam zrobił więcej, że się jakoś tam do nich będzie musiał przyznać. Tu trzeba mieć zaufanie do amerykańskiej administracji, która wie, jak dbać o amerykańskie interesy i prędzej czy później wyznacza ten mainstream polityki. Natomiast jest interesujące, co zrobią z tym Chińczycy. Ponieważ oni rosną w potęgę, rozwijają się dobrze, co prawda mają tam całą masę problemów wewnętrznych od nierówności między, u nich jest na odwrót. Mają wschód rozwinięty, a niedorozwinięty zachód.
I to jest jeden z głównych problemów Chin. Mają ten problem rozwoju technologicznego, ale bardzo w tej chwili w to od wielu lat inwestują. I może się na przykład okazać, w tej chwili trwa wyścig w dziedzinie sztucznej inteligencji, czyli kto pierwszy jakiegoś potwora stworzy, który będzie lepiej myślał niż my, może nie we wszystkim i przeglądów, nie, obawiam się, że przeglądy tego dnia będzie miał lepsze, ale jeszcze... Nie takie ciekawe. Nie takie ludzkie, ale Chińczycy to jest najlepiej zorganizowane państwo na świecie. I to ryzykowna teza, ale tak bym powiedział, na pewno z tych państw wielkich. I nie należy się spodziewać, że zrobią jakiś kapitalny błąd, który zniszczy im szanse rozwojowe, czy osłabi je na jakiś czas. Oni porają się jakby równocześnie z tymi swoimi problemami wewnętrznymi i z problemami ekspansji zewnętrznej. Nie rezygnują ani z jednego, ani z drugiego. Jeżeli się przyjrzeć tej logice, o której Państwu mówiłem, że wariantem słabszym jest lądowy, nowy jedwabny szlak, idący między innymi przez Polskę, a wariantem ważniejszym, ale dużo bardziej ryzykownym i jak na razie nie bardzo osiągalnym jest szlak morski, czyli wyjście na oceany, to Chińczycy znowuż nie rezygnują ani z jednego, ani z drugiego, chociaż na te oceany raczej szybko nie wejdą, bo Amerykanie im nie pozwolą. Natomiast chyba Amerykanie czy Trump odpuścili ten lądowy, jedwabny szlak i nie będą mieli pretensji do krajów, które tam leżą po drodze, typu Kazachstan czy Polska, żeby w tym handlu, z tej ekspansji wzięły udział. Kłopotem jest tylko to, czy to się da tak wyważyć, żeby to było korzystne dla tych krajów. Kazachstan bardzo dobrze sobie radzi, bo gra na wszystkich możliwych instrumentach pomiędzy Chinami, Rosją, Ameryką i Niemcami. Tam niemiecki kapitał bardzo jest obecny, ale także niemieckie instytuty kulturowe. I Kazachstan dobrze sobie radzi, jest centralnym miejscem tego lądowego jedwabnego szlaku, tak jest, a w drugą stronę na Azję, nie tylko Chiny, także na południową. I Polska jak na razie, a to tak opowiadam Państwu od 2 lat, nie ma swojej koncepcji relacji z Chinami albo chociaż tylko roli, jaką na tym nowym jedwabnym szlaku ma odegrać. To już nie będę w to wchodził, bo tu się nic specjalnego nie dzieje. Poza tym, i powiem coś strasznie, nie wiem jakiego, głupiego, zabawnego i tak dalej. Poza tym, że rząd uruchomił projekt, jak na razie w warstwie koncepcyjnej, centralnego portu komunikacyjnego, który ma być pomiędzy Łodzią a Warszawą, powiedzmy, że w jakimś Baranowie czy coś takiego. No i tu rzecz jest zabawna. Mianowicie ma to być taki hub lotniczy, ale jak lotniczy to pasażerski, jak pasażerski to towarowy, a jak towarowy to i kolejowy i drogowy i tak dalej. To prawdziwy jakiś węzeł komunikacyjno-biznesowo-handlowy, a jak tak, to pewnie jakieś usługi, restauracje, hotele, domy dziecka, żartuję, a przynajmniej czasowego, nawet kasyna oczywiście, tani dentysta, szpitale, lekarze, no, cała masa polskich usług, które można by zrobić, nie mówiąc o tych, których się w dobrym towarzystwie nie wymienia. Czyli ogromny gigant, taki hub. No i na drobne pytanie, no to jeżeli to ma służyć osi północ-południe, wyciągnąć nas z tej dominacji osi wschód-zachód, Niemcy-Rosja, północ-południe, czyli Skandynawia, Trójmorze, no to chyba jasne,
że nowy jedwabny szlak nie ominie takiego przewspaniałego miejsca. I w tym momencie decydenci mówią mi tak, Józek, ale nie mów o tym głośno. Dlaczego? No bo Chińczycy mogliby to wykorzystać i puścić ten nowy jedwabny szlak przez to miejsce i wtedy może byśmy mieli do czynienia właśnie z ekspansją chińskiego kapitału, z którym moglibyśmy sobie nie dać rady. Nie daj Boże, chcieliby nam coś tam wybudować albo sami sobie i tak dalej. No tego się nie da, jeżeli się buduje coś albo myśli chociaż o czymś tak poważnym, to oczywiście na mapie Europy to będzie bardzo, bardzo widoczne, niezależnie od tego, czy to się uda, czy nie. Na przykład, czy to wygra z lotniskiem we Frankfurcie czy Berlinie, ale to będzie. Turcy też budują takie lotnisko, taki hub komunikacyjny, bo też widzą, że i tamtędy dołem, południem może pójść jedna z nitek tego jedwabnego szlaku i pójdzie oczywiście, bo Chińczycy cenią konkurencję także między swoimi prowincjami. Mają tych zachodnich prowincji, jak pamiętam, chyba 5 i każdej z nich powiedzieli, że może sobie budować swój własny kawałek nowego jedwabnego szlaku i może go tam przez taki kraj, jakim będzie pasowało, taką drogą, jaką będą pasowało, aby to szło, aby te towary mogły tamtędy jechać i żeby to było konkurencyjne. No to te prowincje to robią. Z całą pewnością przez Turcję ten południowy szlak przejdzie, jeśli nic się nie zmieni. Więc mamy Polskę jako z jednej strony kraj, to się tak ładnie nazywa w geopolityce, w strefie zgniotu pomiędzy Rosją a Niemcami, co ze swojej co najmniej 200-letniej historii pamiętamy, a równocześnie to jest strefa handlu, strefa komunikacji, strefa relacji. I jak jest pokój, no to zgniot się rozluźnia i po prostu można robić biznes. A jak jest wojna, to biznes tym bardziej jest potrzebny i handel, tylko może troszeczkę bardziej umundurowany i z mniejszą konkurencją. Więc jesteśmy w tym najważniejszym miejscu. No to pytanie jest takie, co ten Trump na razie w tej fazie biznesowej, lekko przegrywający z Putinem, co może nam zaoferować? No i tu, jak zauważamy, nasza opozycja krytykuje prorosyjskość Trumpa jeszcze mocniej niż demokraci z republikanami razem wziętymi i nam pokazuje, czyli PiS-owi, jakie głupki jesteście, postawiliście na tego Trumpa, na te patrioty, a tu on po prostu agent ruski. No i to jest tak, że po pierwsze, wróg naszego wroga najwyraźniej przyjacielem naszym być powinien. Więc jeżeli demokraci, Niemcy, nasza opozycja, Unia Europejska krytykuje Trumpa za stan relacji z Rosją, no to chyba powinniśmy myśleć, że naszym wrogiem wcale nie jest on. Albo że musimy poczekać na następne rozdanie, a jak na razie nikt amerykańskich czołgów z Polski nie wyprowadza. Rozmowy o patriotach się toczą, tarcza antyrakietowa się buduje. Amerykanie ciągle pytają o to, cóż by mogli zainwestować w tym Trójmorzu, tylko my im nie umiemy powiedzieć w czym. Być może coraz bardziej się ujawnia to, ale to może nie jest najlepszy aspekt rozwoju Trójmorza, mianowicie, że to może być hub i szlak gazowy dla amerykańskiego LNG. Ale to jest po pierwsze zdecydowanie interes amerykański, więc dobrze, bo to ich tu przyciągnie, ale po drugie to jest tak, że tu dostajemy coś gotowego,
nie mamy specjalnego wyboru wtedy. Kupujemy te LNG i nie jestem pewien, czy patrzymy na cenę. Dobrze byłoby porozwijać te rurociągi także właśnie południowe przez Turcję, tam do Azji Południowej, nie, znaczy do Azji Środkowej, Rosyjskiej Południowej, jak na Związek Radziecki i na przykład do Azerbejdżanu i budować także alternatywę wobec gazu amerykańskiego, żebyśmy nie byli skazani teraz na rosyjski, potem na amerykański tylko. O, i to Trójmorze, w którym my jesteśmy taką stolicą i motorkiem napędowym, jest czymś, co dla Amerykanów jest niesłychanie ważne, bo oni by chcieli, żeby ta strefa zgniotu między Niemcami a Rosją była silna, żeby po prostu zgnieść się nie udało. A z drugiej strony widzimy, że sojusz gospodarczy Niemiec z Rosją rośnie i to rośnie z roku na rok. I to wbrew interesom właśnie tego Trójmorza, czyli także wbrew naszym interesom. I nic na to, jak na razie nasi poradzić nie umieją, nasi sojusznicy, to znaczy ani Ameryka, ani inni. Tym bym chyba skończył tą kwestię Trumpa, radziłbym po prostu patrzeć sobie, no może przestać czytać dzienniki, je oglądać, i zacząć przeglądać wyłącznie tygodniki, żeby o miesięcznikach nie mówiąc, bo tam te trendy będzie widać wyraźniej, a sensacje codzienne codziennie mijają. I to nie zasługuje specjalnie na namysł filozofa. Kiedyś mój profesor, filozof Jakub Litwin mówił, że dziennikarze czytają dzienniki, analitycy czytają tygodniki, porządni politycy czytają miesięczniki, matematycy, fizycy czytają roczniki, a porządny filozof czyta książki albo nic. To już zależy, czy jest bardzo porządnym filozofem, bo wtedy wyłącznie już pisze. O, więc ja mniej więcej, ponieważ telewizor mi się zepsuł, to już w kwestii dzienników czytam tylko Gazetę Polską codziennie, bo mam PRL-owską taką niezdrową, kompletnie bez sensu przyzwyczajkę, żeby mieć w metrze albo w czymś innym takim gazetę w ręku, bo to jest coś fizycznego. Kiedyś te gazety brudziły i pachniały. Teraz już niestety tego nie robią. Na przykład New York Timesa kiedyś czytało się w rękawiczkach. Po prostu. Żeby się tą ideologią nie zarazić. To byłoby, jeśli chodzi tyle o rzeczy poważne, a można by się troszeczkę zająć opozycją. Mianowicie, jak państwo pamiętają, jeśli ktoś pamięta w ogóle, że ja coś mówię, to ja się opozycją w ogóle nie zajmuję, bo nie warto. I wyjątkowo słusznie, bo to w ogóle nie ma po co. Jak ktoś chce się opozycją zajmować, to niech czyta niemiecką i brukselską prasę. To jest rzecz poważniejsza i wtedy wiadomo, co myśleć o opozycji. Natomiast coś się dziwnego stało. Mianowicie mój przyjaciel Antek Czmiel wrobił mnie bezczelnie w dyskusję z ideologiem mediów opozycyjnym i kiedyś tam spin doktorem Nowoczesnej, panem Jakubem Bierzyńskim. I ponieważ rozmowa była niesłychanie interesująca, ponieważ on jest świetny w argumentacji, prawdziwy człowiek mediów, absolutny inteligent dużej klasy, który potrafi prowadzić dyskurs polityczny na wysokim poziomie, no, i fałszywy na tyle, na ile zajmuje się byciem ideologiem opozycji. Ale to było bardzo interesujące, ponieważ nie zauważył, jak dwa wątki mu wyszły sprzeczne ze sobą, którymi mnie z obu stron okładał. Ale nie zauważył, że one są
wewnętrznie sprzeczne. Jeden był prosty, mianowicie powiedział, że ze wszystkich badań wynika, że jakby całą opozycję dodać do kupy, to ona na pewno wygra z PiS-em. No i jak się patrzy na te sondaże i się to pododaje, to tak najczęściej, ale nie zawsze, wychodzi. No, ale jest pewien problem. Trzeba tym sondażom najpierw uwierzyć, żeby taki wniosek wyciągnąć. Ale to drobiazg. Znacznie poważniejszy był drugi bacik. Mianowicie ten pan, jako spin doktor Nowoczesnej, która już zdechła, tu przyznawał się, że dziecko mu się nie udało, wyraźnie dostał drugi etat na lewicy. I wygłosił taką oto tezę, że słusznie Nowoczesna powstała, bo Platforma tak się skompromitowała brakami swojej polityki społecznej, wtedy kiedy rządziła, krótko mówiąc, nie zajmowała się Polakami w ogóle, a jeżeli się zajmowała tylko po to, żeby coś od nich wyciągnąć. Platforma jest skreślona. Ciekawe, sobie pomyślałem, to co mu z tej zjednoczonej opozycji zostanie. Nowoczesna zdechła, a to w bilansie też nie ma już. To co tam więcej jest? Otóż według niego lewica, albowiem lewica niepisowska, ma wielką szansę według niego wygrać wybory, ponieważ u niej polityka społeczna tego typu jak pisowska jest naturalna i wszyscy ją przyjmą ze zrozumieniem. No to rozumiem, że on chce powiedzieć, że jak SLD rządziło, miało wysokie notowania, to naturalne było, że ta lewica mówiła, że będzie dbała o naród, a szczególnie ten biedniejszy. No tylko, że ona specjalnie nic takiego nie robiła. Można żyć takim mitem, że co prawda PRL to zgniła komuna, tam się elita miała dobrze, ale jednak państwo zawsze dbało o najbiedniejszych. Część ludzi tak to pamięta albo tak to przejęła od rodziców, więc jakieś tam paliwo w tej sprawie jest. Ale myśleć... Tak jest. A sama piła wodę z kranu, jeszcze zimną i gorącą, bo wtedy była, a potem ta woda się ociepliła tylko za Tuska. Otóż w tym, co mówił pan Jakub Bierzyński, było coś ciekawego. Mianowicie nie zauważył tego, że jak naród, który dostał 500 zł albo jego tam najbliższe otoczenie na dzieci od PiS-u, i ma teraz przed sobą agitatora lewicowego, który mówi, my ci też damy te 500, bo my jesteśmy lewica, zawsze staliśmy za najbiedniejszymi, to ten naród tak niechętnie temu uwierzy, bo tu ma do czynienia z partią, która już dała i ma zamiar dawać dalej, a tam naród będzie miał do czynienia z kimś, kto tego 500 nawet jak rządził nie dał, a teraz obiecuje, że da. Na oko słaby argument i słaba przyszłość, ale opowiadałem państwu o mieście pod tytułem Ostrów Wielkopolski, którym w pierwszej kadencji samorządu rządził genialny liberał, który wszystko, co tam było, zasobem tego miasta, zintegrował, zrobił z tego spółkę akcyjną, postawił swojego przyjaciela na czele. Nie wyrzucił żadnego komucha, bo tam dyrektorami w tych wszystkich firmach komunalnych oczywiście były zwykłe stare komuchy. Tylko po prostu pensję im dał w zależności od wyniku. Poprawia się, pensja rośnie. Pogarsza się, pensja maleje i po roku cały ten holding zaczął przynosić poważne dochody. Tak, tam jeszcze po roku został jeden najważniejszy kawałek, dawniej zakład
komunalnych mieszkań, nie wiem, jak to się tam ZDM nazywa, czy coś, coś takiego, tak? A, bo to zawsze jest na największym minusie i zawsze miasta do tego dopłacają. Ale już po półtora roku to też na plus wyszło. No i było tak dobrze, że pod koniec jego kadencji on wypuścił obligacje dla mieszkańców, żeby tanie, dla mieszkańców dużo tańsze tego holdingu, a obcy sobie mogli kupować po zwykłej rynkowej cenie. No i było przepięknie i wydawało się, że ten prezydent będzie rządził powietrzne czasy po prostu, a Ostrów Wielkopolski będzie teraz silny jak całe Chiny. Na przykład jego ten holding, jeszcze zanim skończyła się kadencja, kupił takie samo przedsiębiorstwo wodociągowe w Bielsku Białej i je wyprowadził z minusa na plus i zaczął na tym zarabiać. Mieli taki pomysł, że zaczął kupować te firmy komunalne i wyprowadzać je na zyski, z tego czerpać korzyści, z czego mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego będą właśnie korzystać, bo to miejski holding. No i się okazało, że w wyborach po tych 4 latach pan prezydent jednak ma konkurenta. Chyba to kiedyś opowiadałem. Tym konkurentem nie był żaden komuch, ani socjalista, ani solidarnościowiec, tylko ten jego przyjaciel, szef tego holdingu, który powiedział, że jak on będzie prezydentem, to będzie jeszcze lepiej. I mieszkańcy będą czerpali zyski, bo na przykład będą płacili mniejsze podatki, mniejsze czynsze i tak dalej. No i ten koleżka wygrał. I rozłożył w drugiej kadencji cały ten holding i całe miasto. I teraz Ostrów jest byle jakim miastem, chociaż bardzo ładnym. To absolutnie nie był socjalizm, to był kapitalizm miejski. I jedyne, co mi się udało, to tak. Po pierwsze namówić pana prezydenta, żeby napisał doktorat z tego, co zrobił, bo to jest rzecz unikalna. Napisał, ale nie słyszałem, żeby wszyscy Roninowie na przykład go czytali jako bestseller. A po drugie, został wiceprezydentem właśnie od tej substancji miejskiej, od zasobów komunalnych w Poznaniu, w trzeciej chyba kadencji. No i też tam wielkiego sukcesu nie odniósł, bo być może Poznań to za duże miasto na takie eksperymenty. W każdym razie nie był on prezydentem, tylko wice, czyli nie rządził jednoosobowo. Tyle. Znaczy krótko mówiąc, po co była ta anegdota, poza tym, że ciekawa i zabawna i smutna, to, że nie zawsze ci, którzy rządzą z korzyścią dla elektoratu, wygrywają wybory. I może pan Jakub Bierzyński właśnie w to wierzy, że jak ta lewica powie, że da 550 zł, to ludzie będą uwierzą tej lewicy bardziej. W każdym razie powiedziałem mu, że nie, jak usłyszałem ten cały jego przekaz, że nie należy się w PiS-ie czy na prawicy specjalnie tym martwić, bo albo wygra z nami lewica, albo wygra zjednoczona opozycja, ale jedno z drugim nie da się pogodzić, więc jakieś trzecie będą musieli rozwiązanie znaleźć, które być może ukrywają. Jeżeli państwu jest za wesoło, to mogę zakończyć to taką prognozą, która mnie niesłychanie martwi. Mam nadzieję, że jest nieprawdziwa. Kolega Tusk właśnie powiedział, że jest nieprawdziwa, ale do tego zaraz dojdę. O tym już mówiłem, że wiem, po co powstał ruch wolontariuszy wolnych wyborów, czyli opozycyjny ruch kontroli wyborów. Mianowicie nie po to, żeby szukać jakichś prawdziwych fałszy, czyli rzeczywistych, nie po to, żeby śledzić, co robi PSL w wyborach, tylko po to, żeby szukać nieprawidłowości, nierzetelności, a może fałszy PiS-u. Albo jak to woli, aparatu państwowego. No jak oni już to wypaczą, szczególnie w wyborach parlamentarnych, bo samorządowe to będzie przygrywka, pójdą do sądów, jeśli my tych sądów nie zmienimy, a w ciągu roku się nie da, tych zwykłych sądów, to te zwykłe sądy powiedzą zupełnie co innego niż zawsze mówiły i powiedzą, że to
makabra, drama, tragedia i to rzeczywiście tych wyborów uznać nie można i ogłoszą larum, że wybory były może nie tyle fałszywe, ile nieważne. No to PiS odda to do naszego już Sądu Najwyższego, który uzna, że wszystko było w porządku, a opozycja odda to do strony politycznej, do Komisji Europejskiej, a strony prawnej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ten Trybunał orzeknie po bardzo starannym i wnikliwym zapoznaniu się z rzeczą, że wybory były nieważne i trzeba by je powtórzyć. A wtedy, albo co innego zrobić, nie wiem, a wtedy opozycja zyska no, niebagatelny argument, będzie krzyczała, że władza PiS-u jest nielegalna. I tego bym się obawiał. A PiS na te moje larum kompletnie nie zareagował, bo on wie, że wygra, a także, że takim analitykom nie należy wierzyć, bo to zawsze coś tam, kasandry są zbędne, ogólnie rzecz biorąc, i same nieszczęścia przynoszą. Ale co więcej, pan Tusk udzielił wywiadu jakiegoś tam, o którym czytałem, w którym mówił opozycji, żeby nie liczyła na to, że on będzie kandydował na prezydenta, ale też, żeby nie liczyła na to, że Komisja Europejska ją wyręczy w tych protestach, ale też, żeby nie liczyła na to, że Unia Europejska może zakwestionować wynik wyborczy. Więc pan Donald Tusk nie wierzy w tych wolnych wolontariuszy wolnych wyborów, i jakoś ich zniechęca do tej ciężkiej pracy, w związku z czym być może PiS właśnie dlatego tymi wolnymi wolontariuszami się nie przejmuje. Ale ja myślę, że ponieważ jest tak, że rządzi się tylko wtedy, kiedy się wygrywa wybory, nawet jak się ma je na 99% wygrane, to w tym 1%, gdyby się coś zdarzyło innego, to już się nie rządzi. A jak PiS straci władzę w Polsce, to z tego naszego, jak mówi pan Michalkiewicz, nieszczęsnego kraju niewiele zostanie. Więc ja bym jednak liczył się z najgorszym i jednak przypilnował tych wyborów, szczególnie lepiej je zorganizował, bo tu chyba najlepiej nie będzie. Ponieważ minęliśmy godzinę 20, a mamy troszkę jeszcze czasu, to możemy teraz państwu dać mikrofon. Mam tylko pytanie, czy nie wyłączymy przedtem świateł i kamer, bo a dlatego, że o to prosili nasi internauci, aczkolwiek nie w swojej większości, tylko było kilka takich głosów, żeby zostawiać tylko przegląd tygodnia w tej formule godzinnej, a nie rozszerzać go o dyskusję z salą. Argumentów nie będę przytaczał, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ musiałem odwołać część drugą. Powód podałem w zaproszeniu. Ta część druga się odbędzie, ale już w innym składzie, to znaczy będą obie strony sporu w sprawie polityki surowcowej, czyli druga strona na czele z ministrem, wiceministrem Jędryskiem, a nawet zaproponuję tym dwóm stronom arbitra i myślę, że to będzie jeden z najbardziej interesujących wieczorów, bo polityka surowcowa jest ważna, a poznać rację obu stron. Tak. 24 września to nie jest zbyt odległa data. W związku z tym mamy w tej chwili trochę czasu. Jeśli można, to zrobimy tak, że teraz ja państwu oddam mikrofon i on sobie będzie chodził od przodu do tyłu, a jeśli będzie coś, na co będę umiał odpowiedzieć, to to zrobię albo nie. To chwileczkę. Wszyscy są tu gośćmi, nawet ja. Najpierw komunikat od
Bernarda. Tak, że prosimy o parę minut przerwy dla internautów, żeby... A, o to chodzi. Dobrze, czyli dzisiaj robimy bez przerwy i bez przełączenia kanałowego. Mamy przerwę w klubie, którą ja proponuję, ponieważ mnie nie będzie. Co zrobią Roninowie, to jest ich problem. Mogą się tu spotykać, jeżeli zbiorą 300 czy 350 zł, już zapomniałem, na salę. Przerwa jest od przyszłego poniedziałku, bo ja wyjeżdżam 29 lipca, czyli za tydzień się już ze mną nie spotykamy. A pierwsze po, bo jadę na całe 3 tygodnie nad Polskie Morze z synkiem, pierwszy po przerwie to będzie klub Ronina 20 sierpnia. Przegląd będzie prowadził Staszek Janecki, ponieważ ja po 3 tygodniach, jak wrócę, to nie będę miał pojęcia, co tu się dzieje. To Staszek mi to opowie, a Państwo też będą mogli tego posłuchać. Tak, Bernard? Okej, to jedziemy teraz z mikrofonem od pierwszego rzędu do tyłu, tylko mam prośbę. Mówcie krócej niż ja. Zdecydowanie. Prawie jednobrzmiące komunikaty.